witajcie w następnej degustacji. Tym razem ciekawe porównanie piwa z Lidla spod tego samego znaku towarowego Heatherwood Craft Beer Company. Ta sama nazwa, The Amber Adder, Amber Ale, numer 3. Tylko wykonany przez kogo innego. Tutaj mamy piwo wyprodukowane przez Shepherd's Neem. Główny piwowar to Richard Frost. Alkohol 4,3% alkoholu. Tu jest kapselek do tego piwa, dedykowany numer 3. Tutaj mamy puszeczkę. I piwowarem jest Patrick McGinty. I alkohol jest 5% alkoholu. 5%. No i tak. To jest piwo trochę starsze. A to teraz wchodzi. Ale pamiętam, nawet zrobiłem film, tylko że po angielsku, dam wam linka, jak ktoś jest zainteresowany. Była wcześniej wersja Marstona, to też jest Marston. I została zastąpiona przez Shepherd's Neem. I oba piwa wtedy miały 4,3% alkoholu. Dokładnie te same napisy na etykiecie, z tyłu ten sam opis. Teraz jest troszeczkę inny. Tutaj na starszym piwie pisze, że bursztynowa żmija, bo tak to można tłumaczyć, jest chmielona na zimno kraftowym piwem, które miesza w sobie pewien zgryz, tak? Znaczy ukąszenie. No i że tutaj się wybija amerykańskim chmielem i ma jakby to powiedzieć widzicie, zapomniałem słóweczka sharpness, czyli będzie coś ostrego, tak? Dodaje ostrość i venom, czyli ten jad ciemnej kawy i toffee. Okej, ciemna kawa i coffee. Tutaj mamy, że jest to pełne piwo i bogate. Kombinacja słodów dających delikatne toffee z odrobiną słodyczy zbalansowaną przez wytrawny finish i owocowość. Czyli jest różnica. Niestety nie chwalą się, jakich chmieli użyli, jakich słodów użyli. Wiadomo, że użyli jęczmienia. Jak widzicie, piwa te wyglądają bardzo podobnie. To jest starsze. A to jest nowsze. No, wygląda prawie identycznie, prawda? Czyli jest tak. Taki dosyć ciemny bursztyn, klarowne, piana niewielka, lekko beżowa. Na tym nowszym piwie wydaje mi się, że była lekko większa. Odrobinkę i dłużej się lekko utrzymywała. Aromat nie jest zbyt duży, natomiast jest trochę palonego karmelu, trochę owocowości, takich suszonych owoców. Ale jakiejś takiej amerykańskiej chmieli to tu brak. Trochę słodowości. Przyjemnie, ale nie chmielowo. Zdecydowanie nie. A tutaj? O! Od razu się narzuca trochę acetonu. Dużo więcej owocowości, zdecydowanie, takie rześkie jest. Jest trochę słodowości, jest trochę karmelu, ale właśnie jest delikatny. Trochę takich nutek przypalanych, tu jest więcej tych przypalanych nutek, tak mi się wydaje.
Są, ale bardziej jest owocowe. Wiecie co, troszkę przypomina z Green Kinga Old Speckled Hen. Taki podobny aromat owocowy, właśnie przyjemny, ożywiający. Tu jest bardziej stonowane, bardziej przypalony karmel, więcej przypalonych jest. Ale kawa? Kawa. Jak sobie pomyślałem o kawie, to może gdzieś ją poczułem, ale naprawdę bardzo. Może to po prostu się nakierowałem tą kawę i gdzieś ją tam wyczułem, ale pierwsze wrażenie nie było kawy. Okej. Spróbujmy. Wytrawne. Ciało średnie, a nawet później jest takie wrażenie, że ono jeszcze bardziej gdzieś znika. Jakby daje troszeczkę wodnistości gdzieś pod koniec tego przełykania. Goryczka jest od razu duża. Ziołowo-ziemista, taka angielska. Dużo akcentów przypalanych, malanoidowych. No, bardzo wytrawnie. Troszkę nutek owocowych, ale niedużo. Ale ogólnie bardzo pijalne, odżywiające, ale właśnie takie wytrawne i nieco pozostawia takie uczucie pustki na końcu. I zostaje sama ta goryczka, która jest przez to może bardziej jeszcze spotęgowana. Dosyć porządna goryczka tu jest. A w tym piwie. Dużo bardziej owocowe, rześkie. Zdecydowanie orzeźwiające, bardzo pijalne, troszkę jakby więcej ciała, ale nie dużo. Jest to średnie ciało i ono zostaje, nie ma tego uczucia później gdzieś zanikania i wodnistości. Ale też nie jest to jakieś cudo. Jakby powiedzieć o alkoholu, to nie czuć różnicy. To piwo jest jakby bardziej rześkie, takie bardziej wyskokowe przez to, że bardziej orzeźwia, tak mi się wydaje, że przyjemniej się je pije, bo jest bardziej owocowe. Dużo takich czerwonych owoców. Toffee, karmel, takie maciupeńkie są gdzieś tam z tyłu. Jest bardzo przyjemne. Podkreśla angielskość tego piwa, tak mi się wydaje. Są nutki przypalane, malanoidowe. Ale wszystko jest takie fajnie stonowane. Goryczka jest jakby niższa. Mniej więcej też w tym samym typie angielskim, takim ziołowo-ziemistym. Natomiast jest bardziej stonowana. A mi się wydaje, że bardziej gazowane jest to piwo. Tak. Bardzo przypomina Old Speckled Hen. To jest takie ciemniejsze, bardziej wytrawne i jeszcze z mniejszym ciałem. No oczywiście jest mniej alkoholu. O, dużo bardziej goryczkowe jest to. No jest duża różnica. Jest różnica. Spieszcie się. Jeżeli wchodzi nowe, to może się okazać, że to stare gdzieś będzie znikać ze sklepów. Także jeżeli możecie, to kupcie sobie obydwa. Spróbujcie i wybierzcie, który wolicie. Wtedy zróbcie sobie zapas. Piwo nie jest drogie. Szczerze mówiąc, to nowe. Wychodzi troszkę taniej. Chociaż trzeba kupić steropak. Ale jeśli weźmie się pod uwagę cenę litra piwa, to on wychodzi taniej. A ma więcej alkoholu. Lepszy interes? Chyba tak. Z tego względu, że lepiej się chyba go pije. Jest takie bardziej orzeźwiające, fajniejsze według mnie. No cóż.
Mam nadzieję, że podobał się Wam ten film. Takie małe porównanie. Także odsyłam do starego porównania. Mi się wydaje, że jest to piwo bardzo podobne do tego starego, z tym, że ma więcej alkoholu. Jeżeli Wam się film podobał, to także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a jeżeli już to zrobiliście, to naciśnijcie na dzwoneczek, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco i nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.